Krzysztof Koła, pierwszy dan. Monika Szachna, pierwsze piu. Kuba Trzymała, pierwsze piu. Przemysław Sołnia, pierwszy piu. Krzysztof Koła, pierwszy dan. Prezentację pokazu i pokaz będę prowadził ja, Robert Hoffman, czwarty dan, wiceprezes Polskiej Federacji Aikido. Zapraszam. Roman Hoffman jest niezwykle zasłużonym człowiekiem dla polskiego ruchu Aikido i należy do najlepszych w tej dziedzinie w naszym kraju. Sztuka Aikido jest to system oparty na technikach, które nie robią krzywdy przeciwnikowi, wręcz przeciwnie, obezwładniają go. Zawodnik, czy też ćwiczący Aikido, stara się wykorzystać siłę przeciwnika w celu opanowania ataku ze strony przeciwnika. Sztuka łagodnego uniku. Aikido to nie tylko umiejętności techniczne, które tutaj w tej chwili widzimy, to bardzo piękna filozofia ruchu, bardzo piękna również tradycja. Aikido wywodzi się z jiu-jitsu, ze sztuki, którą posiadali średniowieczni japońscy samuraje. Musieli oni również władać ciałem, nie tylko mieczem. Za twórcę Aikido uważa się Moriei Ueshibę. Był to pan o niezwykłej sile, powiedzmy sile umysłu, nie tylko w sensie, prawda, umiejętności fizycznych, a właśnie w sensie głębszej, tak zwanej sfery duchowej. Mówi się, że był to drobny bardzo mężczyzna, niewielkiej postury, a potrafił swymi czynami wzbudzać podziw najlepszych mistrzów różnych, różnorodnych sztuk walki. Wspomnieć tu należy, że Moriei Ueshiba również przyjaźnił się z Jigoro Kano, twórcą tak znanego wszystkim Państwu judo. Tak, dla laika, jeżeli obserwuje się to, co dzieje się tutaj w tej chwili, wygląda to bardzo niewinnie, ale muszę Państwu powiedzieć, miałem okazję kiedyś uczestniczyć w treningach Aikido.